Jan Paweł II był mistykiem. Z Janem Pawłem II ja byłem 7 lat przy Janie Pawle II. Od 98 roku, a w 2005 zmarł. Wcześniej trochę. Więc w zakrystii nikt się z papieżem nie nagadał. On przychodził do zakrystii. Jak jeszcze chodził, to klękał przy męsie. Nie pozwalał się ubierać, był nieobecny. Z biskupem Marinim staliśmy przy ścianie. Patrzyliśmy na tego człowieka, którego nie było. W pewnym momencie on dawał znak ręką, ubieraliśmy go w idealnej ciszy. Ale jak wziął pastorał do ręki, jak wziął mitrę, to był zupełnie ktoś inny. Najpierw rozmawiał z Bogiem, zanim zaczął rozmawiać z ludźmi. Najpierw z Bogiem, potem z ludźmi. I dlatego się działy cuda potem, jak on przemawiał, że ktoś, 2 miliony ludzi, ktoś stał od niego kilometr i mówi, że zmienił jego życie. To był mistyk. On myślał o wypłyń na głębie, otwórz się drzwi Chrystusowi. To on taki program nam dawał, zapalał nas. To był człowiek żyjący czystą Ewangelią. Odbyłem wiele podróży z Janem Pawłem II. Kiedy wszyscy schodziliśmy z ołtarzy, na ogół te celebracje wszystkie były na stadionach. Po 4 godziny, w wielkim upale, to jeszcze my byliśmy z 2 godziny wcześniej. No więc każdy jak przyjeżdżał, to co robił? Szedł szybko uzupełniać płyny. Najważniejsze to było gdzieś znaleźć jakiś lokum, sekretum. A papież szedł do kaplicy. I często kładł się krzyżem po takich celebracjach. To prawie wszyscy nuncjusze na świecie, którzy gościli Jana Pawła II, mogą powiedzieć, że kładł się krzyżem. W Łodzi, jak był papież, wszyscy wróciliśmy z Lublinka. Był obiad tam, gdzie mieszka dzisiaj arcybiskup Ryś. Wszyscy napić się, było bardzo gorąco. Nagle patrzą, gdzie nie ma papieża. Gdzie jest papież? Był w kaplicy. To był mistyk. Papież Benedykt, nieprzeciętnie skromny człowiek, nieprzeciętnie skromny człowiek. Teolog wysokiej klasy. Ja, jak nieraz, jak się siedział przy papieżu, tak przy Janie Pawle II, człowiek był zawsze skupiony, bo trzeba było mu odbierać kartki, dawać chusteczkę, żeby sobie wytarł usta i tak dalej. Ale przy papieżu Benedykt, gdzie radził sobie, to tam nieraz na chwilę się odleciało. To już nie łapałem homilii. Bo ona była tak ułożona, że jedno wynikało z drugiego. Człowiek bardzo uporządkowany, życzliwy dla ludzi. Pamiętam, jak byliśmy w Erfurcie, to tam Niemcy mu przygotowali taki ornat. Ja to potem biskupowi Marinie mówię, ten ornat to tak był przygotowany, że ten materiał na ścianie przywiesili, a potem rzucali puszkami farb różnych. Wszystko było rozbryzgane na tym tam, ale to była sztuka nieprzeciętna. No i mówimy papieżowi, Ojcze Święty, to jest nic nie warte. No to dzisiaj to tak ci z LGBT by się ubrali w ten sposób, nie? A papież mówi, może i macie rację, ale sprawię wielką przykrość Krawcowi. I założył to. To pokazuje, jak był delikatny względem drugiego człowieka. A papież Franciszek? Po prostu chce mi się go naśladować. Mamy szczęście do wielkich papieży ostatnich, począwszy od Pawła VI, który jest świętym, od Jana XXIII, który jest świętym, od Jana Pawła II, który jest świętym. Papież Benedykt, który jest troszkę nierozpoznany, myślę, jeszcze do końca. Cierpiący nasz papież był dopiero po śmierci, maglujemy go, natomiast wcześniej był ikoną też w Polsce. Papież Benedykt nigdy od Niemców tego nie doświadczył. Wręcz przeciwnie. Obecnym arcybiskupem Lwowa jest były sekretarz i Jana Pawła II i Benedykta, ksiądz Mieczysław Mokrzycki. I mówi, że na początku pontyfikatu papież Benedykt go zapytał, czy on musi podczas Anioł Pański mówić po polsku. Bo papież Benedykt nigdy nie mówił po polsku, tylko czytał fonetycznie. Więc my nagrywaliśmy,
a potem była Niemka, która to, co słyszała, pisała fonetycznie, nie rozumiejąc ani słowa. Ale jak ona napisała, to dla nas to było w ogóle. Tam nic nie istniało, ani jedno słowo nie było zrozumiałe, a papież czytał pięknie po polsku. Ale to było dla niego bardzo trudne. A ksiądz Mieczysław odpowiedział tak Ojcu Świętemu: Ojcze Święty, w Polsce jest Anioł Pański transmitowany przez kanały telewizyjne i Ojciec Święty naprawdę jest słuchany, a w Niemczech nikt nie transmituje Anioł Pański w jego kraju. I mówi, to chyba warto mówić po polsku, jak tyle milionów słucha. I od tej pory przez całe te, nie wiem ile lat, 8 chyba czy ileś, papież na każdą, na Anioł Pański zawsze mówił po polsku, czytał po polsku i także czytał to podczas audycji środowej, przez wszystkie lata pontyfikatu.